Zagramy w Minecraft dla malutkich bobasów, czyli nie dość, że będziemy super malutcy w grze, to będziemy również mieli wszystko za darmo i wszystko będzie super proste, jak dla małego dziedziusia, ponieważ tak, to będzie Minecraft stosowany dla najmniejszych. Jeżeli nie jesteś super małym dziedziusiem, no słyszysz mnie, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrybuj ten kanał! Tutaj jest trójka najnowszych widzów i jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, to może pojawić się na kolejnym odcinku. Byłoby mi bardzo miło, ponieważ filmy pojawiają się codziennie na tym kanale o 16, albo troszeczkę później, ale subskrybuj, to wtedy będziesz wiedzieć kiedy. Smaf! Masz miksturki? Zobacz, jak jestem mały! Ej, faktycznie, jesteś malutki! Czy ty już pijesz swoją miksturkę? Stary, wziąłem łyka tylko. Wziąłeś łyka i się zrobiłeś taki mały i... Nie pij więcej. Dobra, nie będę pić więcej, więc słuchajcie widzowie, jeżeli wypijemy miksturę młodości, to zmienimy się w dziedziusia oraz będziemy mieli wszystko w Minecraft, co zechcemy, bo wszystko będzie bardzo proste. Tak, nawet mi się głos zmienił. O nie, chodzi, że mi się nie zmieni głos. Dobra, pijemy ją na 3, 4, 3, 2, 1. Okej. Jestem super mały, a na dodatek mam jakieś epickie itemy i za chwilę będę mieć super dużo życia. Smaf, przecież masz tak dużo życia? O co tak, chodzi? Wyglądamy jak ćmy. Tak, jesteśmy naprawdę malutcy i to może być trochę problematyczne, ale przynajmniej mamy naprawdę super broń. W ogóle stary, widzisz, jaki mam wypasiony kilo w siekierę i wszystko, damn. Czekaj, czy ja cię mam na hita? Nie, nie mam na hita, ale czy ty kurczaka, problem. Który jest większy ode mnie, co? Nie możesz skakiwać? O nie! Ej, to będziemy musieli zrobić chyba drabinki jakieś, mordo, czy coś, bo ja nie wiem, jak my sobie poradzimy inaczej. Musimy zrobić jakieś półpłytki albo te slaby, ale ja już wiesz co? Ja zbieram teraz wow! Co jest? Bo ja mam hejsta! Nie hejsta! Jak mamy hejsta, to kupimy super szybko, obczaj to. Wow, możemy zbierać drzewa w pół sekundy. Wykopmy metro. Czy tak samo działa, jeżeli, czekaj, jeżeli wywala na przykład ten kwiatek, bo mi się przydała łopata, ale nie mam niestety łopata. Co? Zawsze wypada kolejny... Ej, wiesz co? Smaf! Zobacz, zobacz! Mam nieskończoność siekierek terytowych, a najlepsze jest to, że... Właśnie miałem problem w craftingu, nie wiem o co chodzi. One się nawet nie psują te rzeczy, one są niezniszczalne. Właśnie, nic mi się nie kończy. Mega poprane i wypada... Okej, nie wypadają jakieś inne rzeczy z kamienia, ale... What? Jestem ciekaw, ile wypadnie diamentów z jednego diamentu, bo coś czuję, że więcej niż jeden. Ma więcej nic mówić, ale mamy elytrę. My możemy wylatywać skąd chcemy, kiedy chcemy, gdzie chcemy i jesteśmy nieśmiertelni, więc nie rozbijemy się. Że mamy fajerwerki, jesteśmy mali i latamy jak ćmy nawet. Yo! Nie jesteś w stanie się rozbić. Fajnie by było przejść Minecrafta na tym trybie, ale nie wiem. W tym świecie jeszcze nie latałem. Po craftowie jeszcze nie latałem. I faktycznie, bez kitu, jeszcze nie było okazji, byśmy zobaczyli craftowo z góry, bo tak, przypominam, że jesteśmy na naszym świecie craftowo. Jest to najpiękniejsza wioska, tylko musimy tutaj wybudować więcej rzeczy i kogoś zaprosić. Kogo byś chciał zobaczyć na craftowie? Co? Napisz w komentarzu teraz. Chętnie zobaczę. Mamy też nieskończoność obsydianu, czy mi się... Tak, mamy nieskończoność obsydianu i strzały, czy... Ej, a myślisz, że jesteśmy... Co? Niezniszczalni? Właśnie tak, jesteśmy, nie możesz się rozbić, ale... To dawaj, o, nie umiem wcelować tak wysoko i zdejmiemy elytrę. Ale da się zdjąć elytrę w ogóle? Bo mi się wydaje, że to jest baby mode, a wiesz, że baby mode? Że jest też bezpiecznie i nie możesz sobie... Ej, wszystko jest na hita, praktycznie. Tak jak game mode. Czekaj, o! Ej, nie, dobra, jednak nie jest na wszystko na hita. Wiesz co? Mogłoby być to o tyle OP, że wszystko mogłoby być jeszcze zenchantowane. Tego im brakuje, bo na przykład nie jestem w stanie strzelić... Serio, czegoś ci jeszcze brakuje? Czekaj, wiem, czego im brakuje. Gorących źródeł i kąpieli! W lawie! Okej, to... Minecraft jak nic ci nie stanie zabić? Zaczyna być trochę dziwne. Ej, słuchaj, mam pomysł, co możemy zrobić. Czy ja jestem w stanie, będąc takim małym brzdącem, skraftować sobie na przykład zbroję diamentową, bo mam kilka diamentów. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe założyć cokolwiek, jak mamy ten dziwny game mod. Okej, jestem w stanie normalnie założyć rzeczy. Ej, Smaf, chodź na diamenty, zobaczymy, ile diamentów wypada, jak jest się na baby mode. Ej, a czy to teoretycznie, gdybyśmy sobie coś zenchantowali, nie możemy tego zenchantować jeszcze. Zobacz, wezmę sobie kill-off i teoretycznie mogę zrobić sobie na unbreaking 1. Tak, ale zobaczmy, co wyjdzie. Bęk! Stary, fortunka 1000! Nie było 1000, to jest 10 tysięcy! Chodźmy teraz po diamenty. Tak. Teraz zawsze znajdziemy jeden diament i będziemy mega bogaci. Ej, stary, my chyba po tym odcinku powinniśmy przywrócić serwer do poprzedniego stanu, bo to, co my robimy, to jest zdecydowanie cheatowanie. Okej, to robimy challenge. Kto pierwszy znajdzie diamenty, ten może je wykopać, Smaf. Bo ty też masz taki super killowy jak ja, czy nie? Mam. To mam się po prostu kopać w dół teraz? No, już je kopiemy, już szukamy diamentów, tak. Plus, chcę zauważyć, że widzimy idealnie w ciemnościach. Jakby nie potrzebuje kompletnie niczego. I lapis lazuli. Czekaj, wydobędę go. Okej. Okay. Lapis dla żuli. A, bo kopię z tym kill-offem. No, czekaj, patrzę. O, okej. Okay. Ej, fortunka nie... Działa, dobra, nieważne. Nie było tematu. Okej, okay. Ile jest lapizu?
Jeden stack, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stacków. Okej. Okay. No to trochę hardkorowo, no. Myślę, tyle samo pewnie. Czekaj, na jakiej jestem głębokości? Okej, gdzieś tutaj za chwilę powinny być jakieś diamenty. Redstone mnie nie interesuje. Lawa mnie też nie interesuje. Mogę na sobie w niej pływać i nic mi to nie robi. Są diamenty, Smurf. No dobra. Teraz, w takim razie, czekaj, chwila. Robimy to tak. Wykopuję i ile diamentów z jednego... Co? Jeden diament? Jeden? Nie ten kilo! Jeden kilo! Nie! Najgorzej! Dobra, okej. To zrobiłem. Teraz ty w takim razie. Dobra, spróbuj. No, ja zrobiłem. Ja najpierw dookoła je wezmę. Okej. Ile mamy w ogóle złóż, no? Tego jest trochę tutaj, jakieś duże złoże. Trzy je zostały. Ale dobra. Zima, dobra. Okej, okay, no. Wykop. Tylko dobry klofem, no. I co tu będzie? Ile tego? Ja miałem 9. Co? Na pewno powyżej staka. Czy bo nie mogę tego wywalić? Ja też wziąłem dwa staki. Ponad dwa staki. Czekaj. No tu są w góry co najmniej cztery chyba. Co jest grane? Kolejne? Tak! Prawie cztery staki były w sumie. Okej, stary, wydobywamy to po prostu. Zbieramy to, wywalam chleb, wywalam wszystko. Ja tutaj chcę diaksy. Dziękuję bardzo, stary. Jesteśmy oficjalnie najbogatsi na serwerze, gdzie gramy tylko my. Wow. Co? To. Karol! Co, Smurf? Co jest? Do piwnicy do ciebie, do enchantu. Czekaj, co ty robisz w mojej piwnicy, Smurf? O co chodzi? Jeszcze jeden. Co ty robisz? Co jeszcze jeden? Patrz! Smurf, co ty tylko... Patrz, co zrobiłem! Zrobiłeś zenchantowany miecz? Czekaj, jaki jak on ma enchant? Zenchantowany? Sharpness 1000. Okej, to chyba oznacza wyprawę. Dajesz choć do Netheru. Trzeba przetestować, tak! Zabiję stary... Ho! Nie! Owce. Tak. Ja już się zacząłem z nią kumplować. A, czekaj, mordo, czy nie mu weteran? Znaczy pytałem go o to, ale nigdy nie odpowiedział. Nie odpowiedziała. Widzowie, jak myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy to był weteran? Zasuwamy! Jej! Okej, portal jest o tutaj. O, wow, ale masz speeda. Mordo! Ej, wiesz co by było mega odjechane? Skoro mamy taki mega wyposażony miecz, to byśmy mogli go przetestować na Widerze. Myślisz, że znajdziemy, mając elitrę i nieskończoność fireverek, Widera? W sensie, wiesz, itemki do Widera? Myślę, że będzie chwila, no. Okej, wszystko wydaje się gigantyczne, jak jest się takim maluszkiem. Wow. No to co, stary, kto pierwszy znajdzie twierdzę? Ten jest potężny. Ciężko. Tak. Okej. Czemu uciekasz, stary? Czyli on powinien być ze strzała. Czyli tylko, rzeczywiście, ale wypadło ci cokolwiek? Mam pełny ekwipunek. Więc chyba... Węgiel mam. Okej, okay. Węgiel nam się nie przyda, chodźmy dalej. Okej, oberwał. Jeszcze Blaze i... kolejne dwa. Czy tam jest kolejny jeszcze? Trzeci, to weź stary go też tam dowal i w końcu nam się uda dropnąć czaszkę. Jak się jest takim maluchem, to nawet jak masz hit na hita, to jest trochę stresujące walczyć z takimi gigantami. Gigantyczne. Kurde, na każdym... rogu są. Ej, mordo, bo ja w sumie mam już te trzy czaszki. To chodź, idziemy spawnować Widera. Nie jest stary, to jest dobry pomysł. Jakby tam za rogiem jest twój domek, tam jest mój, a tutaj będzie Wider. Ale mamy OP miecze, więc damy radę. No mamy OP miecze, ale czy to nas uratuje przed zniszczeniem świata? Co jeżeli będziemy za malutcy, żeby go trafić? No, stawiać? No, stawiaj. Wow, okej, w takim razie. Teraz musimy poczekać, aż on wybuchnie. Będzie, no bo teraz jest niezniszczalny, nic mu nie zrobimy. Ale już za chwilę, czekaj, tylko jak go też jesteśmy, tylko że on zacznie rozwalać cały świat. O tym właśnie mówię, on rozwala cały świat. Okej, ale w sumie to było mega krótkie. Stary, już go nie ma, no jeden hit i go nie ma. A my mamy gwiazdę Netheru, kozacko. Dobra, wiesz co, stary, nie ma sensu. Granie w Minecrafta na baby mode jest po prostu głupiutkie, bo... Nie da się chodzić. Nic nie da się zrobić, stary. Nie da się skakać, bo jesteś za mały, bo jesteś małym dzieckiem, ale też nie ma żadnych wyzwań. Napisz to ty, co sądzisz i jaki ty chciałbyś zagrać tryb w Minecrafcie? Może go sobie wymyśleć i napisać w komentarzu. Chętnie zobaczę wasze pomysły. Do zobaczenia już jutro na kolejnym odcinku, albo właściwie w sumie na kolejnym odcinku, który zawsze masz na ekranie. Więc kliknij na czynnik, który masz na ekranie i do zobaczenia na nim. Cześć!